Cześć, siema, witam w kolejnym odcinku z serii Felsbrun. W dzisiejszym odcinku, 63 odcinek chyba, dzisiaj robimy ściany kosy, pierwszy raz na tej mapie. Na tej mapie, na tej serii. Także kupujemy od razu kosiarkę. Nie no, skoro mamy młot, no to sobie zwiększymy tę prędkość kup, żeby szybko robota szła. No i jadziemy. Wybrany tryb szeroki zrzut to nie. Chcę, żeby to w poko zrobiło, bo chcę to zaraz sprasować. Także jak dojedziemy, to zaraz to się przestawi. Nie ma problemu. Siadę kasy. O kurde. No a w kolejnym odcinku już żniwa. Później po żniwach będzie stawianie obory, na którą mnie nie stać jeszcze. Brakuje mi tam 30 tysięcy, ale to spokojnie. No do żniw. Do żniw da radę. I się zarobi z paneli, a jak nie z paneli, to przecież mam jeszcze co i co tam. Muszę się chyba rozłożyć, żeby to zmienić ten tryb. No, przełącz typ pracy, zrzut pokosu. No to grzejemy i kosimy to. Żeby to można było sprostować na trawę, tak? No bo nie potrzebuję teraz w tym momencie na razie siana. Siano się później zrobi. Kiedy indziej się siano zrobi. Na drugi pokos walne siano, jak się uda. Mamy późną wiosnę, także powinno się dać jeszcze tą jesienią walnąć. To żeby nie padało jesienią. Jaka fajna kosiarka to jest. Samojezdna. Nie wiem, ile tu można tego terenu podrąbać, dlatego tak... Tak sobie to tak w miarę delikatnie koszę. Ale tutaj mogę do drogi, bo wiem, bo sam to kupowałem ten teren. Trzeba bardzo prawo, żeby tak nie szczępiło tego pokosu. Będzie dobrze. Jak jest dobrze, no to dobrze. Czy jakoś tak to było? Oczywiście na kanale głosowym siedzę ja i bot. Przecież wy tego i tak nie wiecie, nie widzicie. Ale tak sobie wam powiedziałem, żebyście wiedzieli. Bot tam chyba nucił sobie teraz rzutów leci. DJ Andrew na bocie się włączył aktualnie, bo widzę. Bo wyskoczyło powiadomienie z Discorda. No i za chwilę będzie lecieć taka fajna piosenka. Zero Calorias Cookies. Tylko nie wiem, spodobała mi się ta piosenka. Nie wiem czemu. Taka jest nawet spoko. No, dwa kółka sobie zrobimy. Później tutaj tak jakoś będę kosił, tylko jeszcze nie wiem jak, ale pomyślę jak to skosić. Tak żeby nie było zbyt dużo kręcenia. O kurde. Można też i tak. No i elegancka robota, szybka robota przede wszystkim to będzie. Skosić taką łąkę tutaj nie jest trudno, bo 30 na godzinę latamy. 10 metrów bierzemy, tak to tam spokojnie. Trzeba było wyrównać.
No i zawijamy i kosimy w tą stronę. To było wszystko przemyślane. Ja wam mówię. Te trawy tak będą się kosić, tak będą się kosić w przyszłych sezonach. Więcej. Bo będą krowy się rozmnażać. Zaczniemy chyba sobie od dwóch, a po trzech. Seria jest długa. Będzie. Także myślę, że jak te trzy krowy będą, to na kolejny sezon już powinno być pięć. Czy tam za dwa sezony. Tak więc będę mógł sobie gromadzić tego siana na razie. I to wszystko. Siano, słomę, wszystko będą sobie gromadzić. Trawę będą sobie gromadzić, wszystko będą sobie gromadzić, żeby krowy sobie tam przeżyły. Te kalory. Nie no. Elegancko idzie robota ten tag. O, leży, zostawię. Dobra, to. Później rośnie. Trawa druga to się go skosi. Ale gdyż to siano by dzisiaj wyschło na siano. Właśnie nie wiem, czy lepiej na siano to zebrać? Lepiej to na siano zebrać, czy poczekać na drugi pokos? Tylko, że drugi pokos będzie gorszy, nie? Bo to będzie już jesień. Tak więc się był. Zobaczę jak skoszę, ile to ma wody. I może wtedy pokuszę się o siano. No jak to wygląda z pogodą? Dzisiaj są jeszcze 6 wiater, no to powinno wysnąć. Dzisiaj powinno wysnąć. Do 18 jest czas. 7 godzin ma prawa, żeby wyschnąć. Powinno dać radę. No, trochę tych pokosów tutaj sobie leży. Także elegancko, mi się podoba. Jeden pokos to jeszcze będzie? Będzie. Trzeba będzie nawozu dorzucić. Ja bo wapnę tutaj, bo coś widzę, że plon maleje. Zobaczę właśnie jak zawoza tutaj stoi. Ale chyba trzeba będzie dorzucić. A co ci go troszeczkę na trawę, żeby szybciej rosła? No i elegancko i skoszone. Jeszcze tutaj w środku dwa przejazdy i będą skoszone. O, i ali elegancko. Zaraz po tym odcinku. Nie wiem, czy pójdę sobie kolejny safety szykować na jutro, że tylko jak wrócę z... A nie, jak wrócę, to będzie późno już, dobra. I że jutro jak wrócę, to sobie nagram. Albo zaraz pójdę sobie. Albo od razu pójdę sobie nagrać. Po tym odcinku. Tylko właśnie nie wiem, co nagrać. Muszę pomyśleć. 22% trawy. No więc zobaczymy, jak to będzie spadać. Zjeżdżam na gospodarstwo i zobaczymy, co się stanie po 3 godzinach. Wyschnąć powinno wyschnąć, tylko że ja powinienem to szybciej kosić. Dzisiaj bardziej rano niż w południe. Ale zobaczymy, no.
Także elegancko, 10 minut roboty. Dobra, czekaj, niech będzie 13 i zobaczę, ile tutaj ma to siano. 18%, czyli 4% zgubiło w 2 godziny. Tak więc elegancko. A za 60 kilo na 200, dobra, czyli będzie tutaj dorzucić trzeba azotu później, ale... To na spokojnie damy radę. Uważaj, o 14, ile tego procent będzie? Powinno być według moich obliczeń 16. Dobrze. Siedemnaście. Alt N 5758, czyli 6,0 to będzie najlepsze warunki będą do skinięcia. A jak nie, to cofnę zegar najwyżej, żeby to doschło. Zobaczymy, jak do 17 nie wyschnie, a nie wyschnie, to się cofnie zegar do 8 rano. Bym podmuchał szybciej, żeby wyschło, ale... Piętnaście. Teraz mamy warunki te, czyli 5-7 wiatrów. Czemu to nie chce schnąć? Nie no, schnąć schnie tylko. Teraz powinno być 15%. Czternaście. Dobra, to sobie cofnijmy tą godzinę. Czy może nie do 7, ale... Dobra, jest ósma. Ile ma procent? 14, to teraz wyschnie. Dobra, także ja idę po prasę sobie powoli. Prasa jest wyczyszczona na szczęście, także... No. Będzie siano jak ta lala. Dobra, rozkładamy tutaj majstra i czekamy, aż to wyschnie. O 10 zobaczymy. Myślę, że o 10 powinno być 11% albo 12%, coś takiego. Czekaj, ile? 16, czemu to nabrało? Halo! Aha, to warunki skinięcia są dzisiaj zerowe, to farmiście. Farmie tu w balona zrobił. Dobra, czekam tutaj. 12 będziemy prasować, jak tutaj. Prędkość wiatru jest dobra. Nie będzie nic schnąć. O, coś tam schnie niby, ale... Dosyć duży wiatr jest, ale warunku schnięcia nie ma na poczecie. Nie wiem. Zobaczymy. Nie, no to jedziemy z tą trawą, bo to nic nie schnie. Trawa też potrzebna. O kurde. Orzem sobie wybrał drogę, żeby przejechać.
No, to jak zrobię ten poprzecznik, to jeszcze nie będzie szło. Niestety muszę dwa razy pod niego się tak spinać, ale to się da. I no będzie te trawy. A czemu to jest po 0% zgięcia? Nie wiem. To się mogło zbugować. No i dobra. Trochę powiem wam, że będzie tutaj chciana. Teraz zrobię kółko i będę miał kostkę, jak nic. A siana, no trawy. Bo siano się nie da zrobić. Tak więc, no, elegancko idzie. Kostka powinna już być. Jak dojdę do końca, to kostka powinna być na wierzchu. I będzie na wierzchu. Ja to wam mówię. Ona w tym przejeździe jeszcze dotknie ziemi. O, już wyskoczyła. Trochę krzywo się położyła, ale... No jakby tak z przejazdu dawało te półtorej kostki, to troszkę tego by było. On nawet dwie dotknął ziemi w tym przejeździe. Ale to było naokoło, także ona była pusta ta prasa, także ona musiała nabrać sobie tego wszystkiego. Także to też nie można na to tak patrzeć. No i dobra, połączymy sobie jeszcze tutaj tego sztajera pod tą górkę. Ostatni raz. I potem będziemy sobie pracować po skosie, w sensie tak jak idą po kosy. Więc tam już nie powinien mieć problemu. Bo nie ma tutaj górki. No i myślę, co tu zrobić. Czy na wolę B pójść i nagrać? Ja chyba tak zrobię. Ja pójdę sobie ten trzeci odcinek nagrać. Lido. Umówiłem się na wtorek. A na środę sobie ogarnę. Może nie osinę, ale... Nie wiem co. Może na środę sobie ogarnę jakiegoś Janusza sobie wrzucę albo Rokiecika. A na czwartek bym sobie ogarnął wtedy osiny, nie? Na wtorek jakbym ogarnął osinę, myślę, żeby na czwartek jakby była osina, to by było dobrze. Bo to potem ci tylko skipnąć czas do żniw. No, po tym odcinku tylko zostało mi tam te 3 czy tam 4 dni do skipnięcia, żeby można rzepa kosić. No, brakuje mi 12 tysięcy do kunsztala, do tej obory. Więc nawet dobrze, że trawę zrobiłem, bo przynajmniej będę miał czym karmić już sobie te krówki. A także w kolejnym odcinku akcja stawianie obory. Na 2000 sztuk będzie postawiono. Ale trzeba będzie wodę tam dostawić przez Animal Pena. To tam zajdzie też za 2 dni, zanim oni to zamontują. Jakby jest na spokojnie, jeszcze mikser trzeba będzie postawić później.
Jeszcze silos na kiszonkę chyba nie. Nie, silos na kiszonkę nie. Będę robił tak jak mówiłem, czyli że trzeba. Znaczy nie wiem, czy mówiłem ten odcinek, mówię chyba. Że będę chciał kupić biogazowni i na biogazowni składować moją kiszonkę. Z pola numer 11. Tak więc ten sezon będzie fajny, ciekawy. Bo będzie i kiszonka, i sianokosy. Gdzie wreszcie coś tam. Coś tam ciekawszego, nie? Na tym felsbrunianie ciągle tylko żniwa siewy praktycznie były. No i elegancko. Dobra, zawijamy sąd w kolejny pokosik, ale dużo już nie zostało, ale pod koniec zobaczymy ile dało kostek. To przyczepą przejedziemy, to będzie widać, czy też pod escape'em powinno być widać stworzone bele. No a tu jedna przyczepa będzie tego, czyli 20, no to ładny tonaż będzie. Już ładny to nasz będzie. Nie no, pójdę się Janusza sobie nagrać, żeby do środy już mieć odcinki nagrane. No jest poniedziałek, czyli na dwa dni do przodu. I dzisiaj wieczorkiem, albo jutro na cirku sobie ogarniać musimy. A, bo oni przerwą mają do tego dzwonią. Do tyłu trzeba jechać. Nie wiem. Co jest? Ja bym do sklepu, a kompanii, jak. No dobra, dobra. Kurde. Nie, no im się nudzi. Nie, no ja sobie to sprostuję po odcinku, sobie to zbiorę. No bo... Nie ma sensu. Odcinka przedłużać. Na zbieranie to tam minuta, dwie. Są dwie minuty przejechać, przyczepam to wszystko. Tylko nie widzę stopera, bo ktoś mi tu dzwoni. Mamy 24 minuty, no to akurat tak spracujemy, to będzie... Nie hap się tam, nie czepią się. Ludzi mu się. Trzeba będzie pomyśleć nad miniaturką za chwilę. Ale to się jakąś zrobi. No ekipa Zigzag teraz leci. Andrew Botleg. No.
No i dobra, także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ten kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć! A jeszcze dojdziemy do końca i Wam pokażę, ile dało kostek. A dało ich... całe. Gdzie to jest? 13. No, także 1 300 000 dało chyba. Tak? Źle liczę, czy dobrze wiem? Tak, bo nie. Chyba, że tu są czwórki częściowo. Dobra, nie wiem, nieważne. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie mi kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć!